Jest Jovanović. Jovanović. Ciekaw byłem właśnie tutaj w tej sytuacji, jak się zachowa Dudu. Na szczęście sędzia nie odgwizdał rzutu wolnego, ale myślę, że Brazylijczyk powinien bliżej być przeciwnika. Sędzia nie dość, że tutaj nam nie doliczył minuty, to jeszcze nam skrócił tę pierwszą część spotkania dokładnie o 32 sekundy, bo jeśli mnie wzrok nie mylił, to po 44 minutach 28 sekundach szwedzki arbiter pan Andreas Ekberg zakończył pierwszą część spotkania. Śląsk był faworytem i jest faworytem.